Do 29 sierpnia potrwają prace nad wymianą sieci ciepłowniczej w centrum Jeleniej Góry. Przepraszamy za niedogodności związane z tego tytułu. Ksiądz Erwin Jaworski, nowym proboszczem jeleniogórskiej parafii. 22 sierpnia, godzina 18. Serdecznie zapraszam. Jak zachować się podczas burzy? Starajmy się jak najszybciej zejść w dół, w doliny. Dzień dobry Państwu, jest 19 sierpnia, Kamila Krawiecka-Bryl, rozpoczynamy serwis informacyjny. Do 29 sierpnia mieszkańcy budynków przy ulicy Drucianej, Kardynała Wyszyńskiego, Krótkiej, Długiej i Chrobrego w Jeleniej Górze nie będą mieli ciepłej wody. Wszystko przez wymianę sieci ciepłowniczej ze starej, wadliwej na nową. Trwają prace nad wymianą sieci ciepłowniczej w centrum Jeleniej Góry. Stary rurociąg z lat 80. jak widać był już w bardzo złym stanie. Dlatego nastąpiła pilna potrzeba jego wymiany. Zastąpi go nowa sieć, która zapewni bardziej ekonomiczny i bezawaryjny przesył ciepła. Prace prowadzone są od ulicy Fortecznej do Jasnej. Wiąże się to z koniecznością przerwy w dostawie ciepła na cele podgrzewu wody w dniach od 16 do 29 sierpnia dla budynków zlokalizowanych przy ulicy Drucianej, Kardynała Wyszyńskiego, Krótkiej, Chrobrego oraz ulicy Długiej. W ostatnich latach w ogóle nie korzystamy z przerwy na remonty, która jest nam jakby dana ustawą prawo energetyczne. Mamy możliwość skorzystania z 14 dni postoju, bez żadnych odszkodowań dla klientów. My z tego nie korzystaliśmy przez bardzo wiele lat, natomiast w tym roku ta konfiguracja sieci, którą będziemy wymieniali, wymaga jednak tego, żebyśmy stanęli z siecią i niestety nie dostarczali w tym czasie ciepłej wody do kilkunastu budynków w rejonie ulicy Fortecznej i Jasnej. Wykonawca ECO Serwis oraz służby techniczne ECO Jelenia Góra dołożą wszelkich starań, żeby możliwie skrócić okres przerwy technicznej. Przepraszamy za niedogodności związane z tego tytułu. Wymiana sieci na tym odcinku do łatwych nie należy. Przed pracownikami ECO stoi nie lada wyzwanie. Jesteśmy w centrum miasta, do tego mamy przejście pod budynkiem zabytkowym, budynkiem Jasna 1-2 oraz w ulicy Jasnej. Jesteśmy oczywiście cały czas w kontakcie z konserwatorem zabytków. No i samo manewrowanie rurociągami, rurami preizolowanymi o długości 12 metrów przy ruchu otwartym, no jest to technicznie dosyć duże wyzwanie. Jak na razie prace mają przebiegać terminowo. Ksiądz Erwin Jaworski od 22 sierpnia będzie nowym proboszczem parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego. Zastąpi on świętej pamięci księdza proboszcza pułkownika Andrzeja Bokieja. Ksiądz Erwin Jaworski, urodzony 3 października 1972 roku, szkołę podstawową oraz liceum ukończył w Legnicy. Pochodzę z Legnicy, wyświęcony byłem również w Legnicy przez świętej pamięci księdza biskupa Rybaka. I moja droga przez kapłaństwo wiodła przez Wałbrzych, i dwa razy Jelenią Górę, Złotoryję. Proboszczem miałem okazję być w Karpnikach, następnie przez 8 lat w Lubomierzu, a teraz decyzją księdza biskupa mam tę przyjemność rozpocząć swoją posługę w Jeleniej Górze w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Ksiądz Erwin Jaworski pierwszą mszę w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze odprawi w najbliższy poniedziałek. 22 sierpnia, godzina 18. Serdecznie zapraszam. Zjawiska atmosferyczne w górach stają się coraz bardziej gwałtowne, dlatego wybierając się w nie musimy być przygotowani na każdą ewentualność. Pracownicy Karkonoskiego Parku Narodowego za naszym pośrednictwem chcieliby przekazać Państwu kilka cennych wskazówek, jak zachować się podczas burzy. Na początku tego tygodnia po słowackiej stronie Tatr doszło do tragicznego zdarzenia. Piorun uderzył w grupę turystów z Polski, w wyniku czego zmarł 34-letni mężczyzna.
Co należy podkreślić, wyruszyli oni w trasę pomimo alertów pogodowych. Teraz mamy taką pogodę, która wymaga troszeczkę od nas rozwagi, spojrzenia w prognozę pogody. Zawsze przed wyjściem w góry patrzymy przede wszystkim w prognozę pogody, sprawdzamy te warunki, które czekają nas na szlaku. W tym okresie letnim szczególnie prosimy o ostrożność w związku z możliwymi burzami. Mamy taką pogodę, która sprzyja takim zjawiskom jak burze. A te w górach potrafią być bardzo niebezpieczne. W takim razie jak zachować się w trakcie nagłej zmiany pogody? Jeżeli już na szlaku nas taka nagła sytuacja burzowa zastanie, no to przede wszystkim starajmy się jak najszybciej zejść w dół, w doliny. Zejść z otwartej przestrzeni, nie zbliżajmy się do skał, nie stawajmy pod okapami skalnymi, pod półkami, to zwykle są dobre przewodniki, jeżeli by doszło do uderzenia pioruna. Ale przede wszystkim nie dotykamy metalowych elementów, wręcz należy trzymać się od nich z daleka. W Karkonoszach mamy na kilku szlakach łańcuchy. Przede wszystkim jest to wejście na śnieżkę. Nie łapiemy się tych łańcuchów, schodzimy ze śnieżki, jeżeli widzimy, że burza się zbliża. Staramy się znaleźć bezpieczne miejsce. Możemy zejść do schroniska, możemy schronić się na górnej stacji kolejki. Starajmy się przewidywać zjawiska, które mogą spotkać nas na szlaku. Odpowiednio się ubierzmy, sprawdźmy trasę, którą chcemy pokonać i miejmy przy sobie naładowany telefon z zapisanymi numerami do grupy Karkonoski GOPR. Jest takie miejsce w powiecie karkonoskim, które warto odwiedzić nie tylko ze względu na ciekawe zabytki. Mowa o Miłkowie, miejscowości, w której dzięki mieszkańcom latem króluje lawenda. Przy ławce laboranta w Miłkowie z roku na rok przybywa lawendy. Tak wygląda efekt prac mieszkańców, którzy postanowili upiększyć swoją miejscowość. Oprócz walorów estetycznych, roślina ta ma bogate właściwości lecznicze. Jak czytamy na jednej z tablic, do XIX wieku tu żyli i uprawiali zioła laboranci. Tworzyli medykamenty na trwałe, zapisując się w historii tych ziem. Pomysł stworzenia skweru i ławki laboranta ma nawiązywać do tradycji i stać się atrakcją turystyczną. Tak skwer laborantów wyglądał w tym roku. W przyszłym zapewne będzie jeszcze bardziej obfity w lawendę. Miłków ma bogatą historię. Jest także świetnym punktem wypadowym w góry. Miejscowość ta jest położona u stóp Karkonoszy. Jedno z partnerskich miast Jeleniej Góry Chińskie Changzhou, liczące około miliona mieszkańców, ofiarowało 6 kartonów środków medycznych, z których, jak podało biuro prezydenta miasta, ma powstać 200 kompletów apteczek. Pomoc z Dalekiego Wschodu trafić ma na ukraiński front do najbardziej potrzebujących. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja dziękuję za uwagę, życzę dobrego weekendu. Do zobaczenia.